jako dzieci nie mieliśmy dostępu do bananów. I ten banan był dla nas zawsze czymś wyjątkowym. Raz do roku na święta przybywał statek i do Gdańska, i później można było je nabyć w sklepach. A więc był to taki owoc marzeń wielu dzieci z mojego pokolenia. Potem, kiedy sytuacja ekonomiczna i polityczna się zmieniła, wraz z tymi naturalnymi bananami przyjechały banany plastikowe, imitacje i atrapy. I nagle się okazało, że te plastikowe imitacje i atrapy uświadomiły mi, jak marne i kruche były te dziecięce marzenia o tym naturalnym bananie, który tak naprawdę został zniszczony przez te plastikowe imitacje. Używam bananów również dlatego, ponieważ jest to owoc bardzo mocno uwikłany politycznie. To znaczy on ma trochę takie znaczenie jak ropa naftowa, węgiel, dlatego że stanowi podstawowe wyżywienie najbiedniejszych i jego cena jest sztucznie utrzymywana jako najniższa w krajach, które mają problemy z głodem. Myślę tu o Indiach, również w Chinach. Ale ostatnio to, co mnie bardzo interesuje, to jest również problem nadmiaru, czyli tego, z czym właściwie przyszło nam się jako ludźmi zmierzyć, z tym, co nam proponuje cywilizacja, co proponuje kultura. Mianowicie wszyscy mamy kulturowo wyrabiane coraz większe potrzeby nabywania. I ta praca, która ma tytuł Podniesienie, dotyczy jakby takiego nienasycenia i właściwie eksploatowania swoich, można powiedzieć, na swój sposób kulturowo wyrobionych, nieograniczonych potrzeb posiadania. No a banany są tym reprezentantem właśnie tego, co można by bezustannie jakby jeść, bezustannie konsumować. Tytuł pracy Podniesienie ma również taki związek dla mnie z liturgią w obrządku katolickim, kiedy mamy podniesienia, więc to jest ten najważniejszy moment do zastanowienia się, do refleksji. Wtedy wszyscy padamy na kolana. No i ja tutaj posłużyłem się tym tytułem Podniesienie, które można w kontekście bardzo prymitywnym, fizycznym, jednoznacznym rozumieć, ale również w kontekście tej refleksji, uniesienia i zastanowienia się nad tym, co dźwigamy. I w szczerym polu jest taki lej, dziura. Umarła po prostu kopara i jak tu żeśmy pierwszy raz przyszli, to mnie kopara opadła. Widoczne ślady katastrofy tunguskiej, w cudzysłowie, bo to człowiek wymyślił, że żeby wybrać trochę żwiru, gliny, piasku, zniszczył przepiękną część równiny, która się kończy przepięknym lasem kilka kilometrów dalej, prawda? I okazuje się, że to miejsce jest bardzo interesujące, ale ja to nazywałem negatyw pozytyw. W kontekście jakiejś tam socjologii czy antropologii, no jest to ingerencja barbarzyńska, prawda, dla tego kawałka ziemi tutaj, czyli jest to negatyw. No, a natura jest silniejsza od głupoty. Ta choinka nie urośnie, będzie choinką, ale nie urośnie, a te piękne tutaj sosnowe chojary, jak się nie będzie jakiejś kolejnej ingerencji, to one będą za 10 lat dwa razy wyższe. I ta symboliczna, prowokująca nieco choinka, trochę sztuczna, ona po prostu stanie się kompletnie niezauważalna. Ogień dla mnie jest bardzo istotnym żywiołem, istotną formą, dlatego że jestem rzeźbiarzem, który pracuje w ceramice i ten ogień wykorzystuję po prostu do utrwalania ceramiki. W tej pracy, którą chcę tutaj pokazać na festiwalu Land Art,
on nabiera jeszcze jakby dodatkowego znaczenia, dlatego że odnoszę się tą pracą do takich czasów prahistorycznych, pradawnych, gdzie człowiek, od tego momentu, kiedy człowiek ten ogień ujarzmił, kiedy go zaczął wykorzystywać i najzwyczajniej on był bardzo ważnym miejscem, przestrzenią, przy którym spotykano się, przy którym właśnie świętowano. Moja praca nosi tytuł Od święta do święta. Może brzmi na pierwszy taki rzut trochę ironicznie, ale nie chodzi tutaj, że żyjemy i pracujemy od święta do święta, ale to jest właśnie połączenie tego święta ognia, o którym już powiedziałem, ze świętem nam tutaj współczesnym, czyli aktualnie mamy 100. rocznicę odzyskania niepodległości, a więc chciałbym połączyć te dwa święta.